Witam wszystkich. Jesteśmy na powierzchni. Tutaj była czebież robiona i dostaliśmy działkę do samowyrobu. Popatrzcie. To nie jest tak kolorowo, jak niektórzy twierdzą, że przyjdzie się do lasu, weźmie się, pozbiera gałęzie i do domu weźmie. Wcale tak to nie wygląda. Trzeba wziąć, powycinać. I to też, jak chcesz ciąć piłą, to musisz mieć uprawnienia, żeby używać piłę w lesie. I możesz sobie leżące drzewo na samo wyrób, tak jak tutaj są te gałęzie, można sobie powycinać. Ale wcale tak nie jest kolorowo. Jak mówią, że się do lasu przychodzi, zbiera i jest git, kurczę. Popatrzcie, teren jest taki, jaki jest. Nie ma co zachwalać i nie ma na co narzekać, ale są rowy, doły, szuwary, podmoknięte wszystko. Dobrze, że mam swój traktor, jaki jest. To jest, ale jeździ, ciągnie, nie trzeba nosić to na plecach. I będziemy teraz robili samowyrób. Będę wycinał te gałęzie. I sami obejrzyjcie, że to nie jest wcale taki łatwy kawałek chleba, jak co niektórzy w telewizji gadają, że idzie się do lasu, bierze się gałęzie i idzie do domu. Wcale tak nie wygląda, bo nie idzie się do lasu i nie bierze się gałęzie, tylko trzeba je wyrobić, złożyć na stosy. I dopiero można, jak się wykupi, po paru dniach można to wywieźć z lasu. Ale pierw trzeba to naciąć, nazłożyć, naskładać na kubki, posegregować według grubości i dopiero wtedy można sobie to drzewo wykupić, jeżeli leśniczy czy nadleśniczy odbierze to. Także cóż rzec. Z tego bagniska wydobyłem trochę tego drzewa, jeszcze muszę wyciąć, ale no nie jest to tak perłowo, jak to niektórzy opisują, bo to wszystko wymaga dużo i ciężkiej pracy. Trzeba to wziąć, nosić i tak to wygląda. No, w sumie minęło już godzinę czasu, jak tutaj jesteśmy w dwójkę w lesie. Po tym leci, nie będę mówił dalej po czym, ale zgrzani jesteśmy. Komary gryzą, dwa kleszcze już z siebie ściągłem, bo łaziły, chciały się dobrać do mnie. Mamy drzewo tutaj w klasie różne, i gałęziówki, i metry opałowe, bo takie odpady zostały tutaj. To trzeba wyrobić, na dwie różne kupy złożyć. Teraz będę wyjeżdżał z tego bagna, nam żeśmy powyciągali trochę tego, bo trzeba udrożnić ten rów, musimy z gałęzi oczyścić nawet to, co zostało, które nie zabierzemy. Też trzeba wyrzucić, bo to ma być drożny rów, bo to jest rów leśny, gdzie ta woda płynie i to trzeba po prostu udrożnić ten rów, bo takie są warunki tego. Także no, znalazłem tutaj takie miejsce, będzie wygodne do podjechania przyczepą. Mam tu kołka już zaoszczonego. Będziemy wbijać. Jak zwykle do lasu przyjechaliśmy bez siekiery, bez młota. Ale sobie poradzimy. Co wam powiem, półtora godziny w lesie jesteśmy, w dwójkę. Zwiedziliśmy jedną przyczepkę drzewa. Spaliliśmy zbiornik paliwa, tam około pół litra wychodzi. Zbiorniczek oleju, około 300 wychodzi. I powiem wam tyle, że koszty już są poniesione. Półtora godziny pracy też poniesione, a jeszcze trzeba wyciąć, zwieść. Także jakby ktoś powiedział, że drzewo jest w lesie za darmo, no to się strasznie pomylił.
albo chciał sobie zrobić drwinę z biednych ludzi, albo chciał po prostu sobie głupio zażartować, że można chrustem opalać chałupę i można być z tego powodu bardzo szczęśliwym. Bo ja bym go tu zaprosił do siebie, żeby przyjechał i porobił ze mną jedną sobotę tylko. Około 4 godzin, bo dłużej się nie da w lesie wytrzymać, bo komary, kleszcze, po prostu dokucza i muchy końskie, takie duże, gzy, kura, gryzą. Jest to bolesne, ich ukąszenie. I po prostu niech by przyszedł, popatrzył, że trzeba zatankować paliwo do ciągnika. Trzeba wziąć, zatankować piłę i sobie pociąć tak zwaną gałęziówkę, złożyć ją i później gadać, że to jest drzewo za darmo. No niestety tak to nie wychodzi.